Wyobraźmy teraz sobie taką sytuację, że biznes, który prowadzimy, pani Edyta nie chce jednak odpowiadać, ma pani tylko świetny pomysł. Tylko ma świetny pomysł i chce zrobić tak, że państwo macie po te 25%, pani Edyta ma 20% jako osoba fizyczna, a komplementariuszem jest spółka z o.o., czyli tą osobą zarządzającą i odpowiadającą. Pani Edyta zostaje prezesem spółki z o.o., innej, nie tej pana. Pana spółka jest bezpieczna, proszę się nie martwić. Możemy też wykorzystać pana spółkę do bycia komplementariuszem, czyli tym zarządzającym. Wtedy odpowiedzialność nie spoczywa już na pani Edycie, osobie fizycznej, tylko na spółce z o.o., której pani Edyta jest prezesem. Więc jak mam zażądać od kogoś kasy za prowadzenie spraw spółki, to zażądam od innej spółki, bo biznes prowadzi spółka komandytowa. Osobą, która zarządza tą spółką, jest komplementariuszem, jest spółka z o.o., a sprawy spółki prowadzi pani Edyta. I teraz najważniejsza rzecz, żeby się nie pomylić. Jeżeli macie taką konstrukcję, ona jest bardzo modna. W Polsce teraz jest, nie wiem, my prowadzimy ze 150 takich spółek. Jeżeli jesteście prezesem zarządu komplementariusza, czyli zarządzacie spółką z o.o., która jest komplementariuszem w spółce komandytowej, a jednocześnie jesteście też komandytariuszem, czyli jesteście tym, co tylko dał kasę i bierze zyski i za nic nie odpowiada. To jest ogromna różnica pomiędzy napisaniem Edyta, a napisaniem prezes zarządu komplementariusza Edyta. Jak napiszę Edyta, to mówię za siebie. To ja jestem Edyta. Przepraszam, to pani jest Edyta. A jak na... I wtedy odpowiadam całym swoim majątkiem, bo zareprezentowałem spółkę jako osoba fizyczna, komandytariusz. A jak napiszę prezes zarządu komplementariusza, to nie ja to napisałem, tylko spółka z o.o. Ja ją reprezentuję tylko, ale to są dwie różne, znaczy ta sama osoba, ale w dwóch różnych rolach. Jak podpiszę kontrakt z panią Katarzyną na tą Skanię i się nie wywiążę i napiszę Edyta, no to sorry, no, całym swoim majątkiem. A jak napiszę prezes zarządu komplementariusza, ja pamiętam, jak ma pani na nazwisko, ale specjalnie nie mówię, bo my się znamy. To wtedy nie odpowiadam. Widzicie różnicę? Jak się weźmie sprawozdanie finansowe, które tworzymy dla państwa, którzy są naszymi klientami, to w miejscu, gdzie jest prezes zarządu, to jest zawsze napisane prezes zarządu komplementariusza, bo oni tam nie stawiają tych pieczątek i się podpisują za siebie. A mają się nie za siebie podpisać, tylko reprezentować spółkę. Okej? To ważne miejsce. Księgi handlowe razy dwa. W skrócie spółka z o.o. jest droższa o 5 tysięcy, przepraszam, ta z o.o. komandytowa. Spółka komandytowa z komplementariuszem jako spółka z o.o. jest mniej więcej ze wszystkimi opłatami, ze sprawozdaniem finansowym do 5 tysięcy więcej będzie was kosztować rocznie. Tak? No bo ta spółka z o.o. też ma swoją sprawozdawczość, księgi handlowe. Ze wszystkimi opłatami powinniście się państwo w takich kwotach wyrobić. Elastyczność zmian jest taka sama jak w spółce komandytowej. Z gotówką jest tak samo jak w komandytowej, bo to jest komandytowa, tylko tym zarządzającym jest spółka z o.o. Proste podatki, koszty prowadzenia księgowości dosyć wysokie. Przepraszam, mam zapytanie, czy w praktyce właśnie jak komplementariuszem jest spółka z o.o., to często są to firmy powiązane branżowo, bo z takimi się zetknęłam, że jedna działa na rzecz drugiej, czy to też może być tak, że mają zupełnie inne branże? W 99% przypadku komplementariusz nic nie robi. W ogóle nic. Spotkałam się właśnie, ale właśnie jak coś robi, działał, wytwarzał produkty na rzecz spółki komandytowej. A czemu to służyło? No nie wiem, no taki nie. Tak. W 99% przypadków wykonywanie tego typu operacji nie ma celu gospodarczego, a jest źródłem poważnych problemów, bo działanie między tymi spółkami
to są transakcje powiązane, czyli jesteśmy zobowiązani do wykonania dokumentacji transakcji powiązanych. Tak samo jest, wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, jak pan ma na imię? Przemek. A pan? Jarosław. Pan Jarosław, pan Przemek i ja zakładamy sobie spółkę z o.o. i prowadzimy projekty, projektujemy architekt, domy projektujemy, o, we trzech projektujemy domy. Ja mam działalność gospodarczą, pan ma działalność gospodarczą i pan ma działalność gospodarczą. Zakładamy spółkę z o.o., spółka świadczy usługi projektowania domów, my fakturujemy tą spółkę, a spółka sprzedaje dalej, rozumiecie? Czyli to jest z o.o., trudno, nie zostanie. Mamy z o.o., tu jest pan Przemek, tu jest pan Jarosław i tu jestem ja. I my wystawiamy fakturę do tej spółki z o.o. To nie jest 200, tylko z o.o. Co się stanie? Urząd może nas, jak przekroczymy 30 tysięcy euro, to urząd może nas poprosić o to, żebyśmy sporządzili dokumentację transakcji powiązanych, na jakich zasadach się rozliczamy ze spółką. Bo jeżeli jest powiązanie tam osobowe, kapitałowe i tak dalej, to nasze relacje powinny być rynkowe. No i możemy oczywiście ją sporządzić, potem niestety musimy się do niej stosować, to jest dramat. No bo napiszemy sobie, że rozliczamy się 200 za godzinę, nie? Super. 200 za godzinę, no ale zrobimy super kontrakt i zarobimy 3 miliony. Skąd weźmiemy tyle godzin, żeby 1 000 000 złotych wystawić fakturę? Rozumiecie? No nie ma tyle godzin, nie? W związku z tym ja powiem, proszę panowie, przekształcimy się w spółkę komandytową. Z komandytowej mamy udział w zyskach. Zarobimy 3 bańki, ja wezmę bańkę, pan bańkę, pan bańkę, hej. Nie ma w ogóle tych faktur. Nie jesteśmy tam pracownikami, jesteśmy komandytariuszami. Pani Edyta jest członkiem zarządu komplementariusza. Prowadzi nam zadychę całe te biznesy. A my sobie pracujemy dla spółki, bo możemy pracować na rzecz spółki, bierzemy kasę. Nie ma tego ryzyka. Przy tej kasie, a tak to muszę napisać tą dokumentację, wydać na nią pieniądze, a potem ją stosować. Potem się nie da jej stosować, więc muszę napisać nową dokumentację. A dokumentacja na czym polega? Dokumentacja transakcji powiązanych. Bierzemy ustawę, wybieramy jedną z kilku możliwości rozliczeń. No i tam są marża plus, porównywana cena rynkowa, coś tam, coś tam. Muszę dowieść przed urzędem, że moje rozliczenia z podmiotem powiązanym są rynkowe. Na przykład ja wynajmuję spółce z o.o. lokal na Poznański. Właścicielem jest buchalter spółka jawna, a prowadzi działalność na Poznańskiej spółka z o.o. To piszę dokumentację, sprawdzam porównywalną cenę rynkową, jaka jest na Poznańskiej wokoło, za ile można wynająć i robię dokumentację, z której wynika, że przeciętna cena dookoła jest 10 zł za metr i ja używam ceny 10 zł za metr. Wszystko jest ok. Wydaje, nie wiem, w zależności od skomplikowania, no bo są czasem skomplikowane te sposoby rozliczeń, wydaje od, nie wiem, 3, no nawet widziałem dokumentację za 100 tysięcy. Po to, żeby stworzyć coś, co niczemu nie służy. Bo tak naprawdę ja potrzebuję wystawić tej spółce fakturę, jaką chcę. Tak? Zarobiliśmy te 3 bańki, no to potrzebuję je wyjąć, tak? Nie chcę wyjąć w postaci dywidendy, czyli zapłacić ze spółki z o.o. zapłacić 19%, a potem wziąć to, co zostanie i znowu zapłacić 19%, tylko chcę raz zapłacić, więc wystawiam jej fakturę. Podmioty powiązane.